Siema, piąty odcinek szpilerskiej gadki naszego bloga zapowiadającego płytę Boom Bangers i dzisiaj opowiem o numerze 5 z naszej playlisty, czyli KP. Nie. Czyli dyscyplina. To przednia była KP. Dyscyplin. Dyscyplina. Dyscyplina. Przed chwilą gadałem o tym, że założeniem tej płyty było to, że będzie luźna i będzie gadanie o gadaniu, rapowanie o rapowaniu. A nie jest. I imprezowa. Tymczasem w tym numerze tak nie jest. Yep. Jest kilka takich numerów, gdzie trochę daje, jednak przemycam jakieś ważne treści. Ten numer jest jednym z nich. Ogólnie numer jest o tym, żeby zabrać tyłek w trok i zabrać się do roboty. Bardzo lubię ten numer. Jest dużo między wierszami powiedziane tam. Jak posłuchacie, to może znajdziecie to po swojemu oczywiście. Jeśli chodzi o bita, to jest są polskie sample. Pamiętam, że tą płytę kupiłem w Records Dealers. Pozdrawiam serdecznie Kraków, Berka Joselewicza. Records Dealers, jak jesteś, to odwiedź. Jak jesteś fanatykiem płyt, tak jak ja, zapraszam. Polskie sample, oczywiście Panda, oczywiście Romek na kontrabasie, Ślazyk, pozdrawiamy serdecznie. I chyba tyle, jeśli chodzi. W ogóle mierzy się, bo to jesteś takim trochę, kurde, zgradem arabowym. Kiedyś o Desu jakiś mały powiedział, że wiesz co, nawijasz jak mój tata. To bo mógłbym być jego tatą. Mógł być, to prawda. A czy ty uważasz, że Desu nawija jak twój tata? Jeżeli tak, to wyślij SMS o treści tata na numer 7101. Sprawdź to poniżej. Niżej. A my się widzimy jutro, to zobaczysz z kamerą. Hej.